Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak jest skonstruowany łańcuch na przykładzie łańcucha bezoringowego 428H, także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, jak jest zbudowany łańcuch i jak go prawidłowo konserwować i powiem Wam, jak ja to osobiście robię. To odłóżmy sobie na bok, ponieważ teraz nie będzie nam potrzebne i zobaczmy łańcuch. Na łańcuchu te tutaj takie kółeczka, które są wewnątrz, to są rolki. One się obracają na sworzniach. To jest sworzeń tutaj na samym końcu i na ten sworzeń właśnie przechodzi ta rolka. I ważne jest, żeby między tą rolką a tym sworzniem był smar, bądź olej, oliwa i tak dalej, żeby to nie pracowało na sucho, ponieważ gdy to z tym będzie pracować na sucho, wtedy ta rolka dostanie luzów z tym sworzniem i nie będzie już prawidłowo działać. Ale to jest już mniej ważne. Co bardziej jest ważne, to właśnie ten stały sworzeń, który jest znitowany z tą płytką, z tymi płytkami zewnętrznymi. Zobaczcie, tutaj jest to zaprasowane i gdy między tym sworzeniem a tym sworzniem zrobi się luz, łańcuch się wtedy rozciąga, ponieważ to już nie jest w osi, jest lekko przesunięte i każda dziesiąta milimetra na każdym takim ogniwie już nam wyciąga bardzo łańcuch i wtedy on się nie zgrywa z zębami, jest luźny i pracuje u samej góry zębatki jedynie i na samym dole. A tutaj w środku możemy go po prostu odginać i wtedy to naprężenie, które jest na łańcuchu, zdziera nam górny ząb i dolny. Żeby Wam lepiej to pokazać, załóżmy, iż to jest zębatka. Zębatka ma zęby i gdy na tych zębach wszystkie ogniwa łańcucha nie obejmują całej zębatki, tylko obejmują dół i górę, wtedy łańcuch szybciej się zużywa, zębatka szybciej się zużywa i taki łańcuch jest zażynany z zębatką. A gdy łańcuch nie jest wyciągnięty i obejmuje wszystkie te zęby, to wtedy zębatka się tak szybko nie zużywa i łańcuch. Jak rozpoznać, że łańcuch jest rozciągnięty? Bierzemy gdzieś tutaj na środku zębatki i próbujemy łańcuch odciągnąć. Gdy nam się łańcuch odciąga od tych środkowych zębów, nieważne czy łańcuch będzie naprężony dołem czy górą, on tutaj ma być na sztywno. Gdy nam się odciąga, taki łańcuch jest już zużyty, wyciągnięty, a wyciągnięty jest dlatego, iż właśnie ten sworzeń z tym sworzniem ma luz, bądź jest zatarty. I łańcuch posiada płytkę zewnętrzną, jest to ta płytka, płytkę wewnętrzną, jest to właśnie ta płytka, między płytkami wewnętrznymi jest rolka, jest to ten właśnie element ślizgowy. Rolka się obraca w małym stopniu, z małym kątem. Nie obraca się ciągle, tylko o mały stopień, jak sobie idzie łańcuch z dołu do góry i ta rolka w małym stopniu jedynie się obkręca. Ale ważne, żeby była nasmarowana, żeby nie była luźna. I ta rolka nachodzi sobie na ten wewnętrzny sworzeń, który jest prasowany. Zobaczcie tutaj z tej strony. Ten sworzeń wewnętrzny jest sprasowany w płytkach wewnętrznych z tej strony i z tej strony. Normalnie tego nie wyciągniecie. Ja, żeby to wyciągnąć, musiałem sobie płytkę wewnętrzną porządnie zeszlifować i wtedy to odbić. I na tą całość, dopiero jak mamy rolkę, wchodzi sobie sworzeń stały płytek zewnętrznych w ten sposób. I tutaj płytka wewnętrzna przychodzi w ten sposób, to jest prasowana oczywiście i następnie płytka zewnętrzna, tak jak widzicie, z drugiej strony. I teraz ważna rzecz, jak smarować łańcuch. Ja osobiście robię to w ten sposób, iż cały taki łańcuch, jak widzicie, szejkuje w paliwie, gdy to jest łańcuch bezoringowy. Nic się nie stanie, gdy będziecie szejkować w paliwie. Jedynie, co może Wam się stać, to ta warstwa złota, niektóre łańcuchy są złote, niektóre są srebrne, to właśnie ta warstwa po kilku takich szejkach będzie schodzić. I gdy kilkanaście razy już wyszejkujecie taki łańcuch, to właśnie ten łańcuch będzie w środku suchy, nie będzie zawierał tych wszystkich syfów, które tutaj są między ogniwami. Wtedy łańcuch wycieramy z zewnątrz porządnie, suszymy go. Ja osobiście robię to w ten sposób, iż biorę do garka, wlewam olej 85W90 przekładniowy, mineralny w proporcji 1:1 z zagęszczaczem, na przykład motodoktorem,
które stosuje się do silników, aby zagęścić taki olej. I gdy już mam takie proporcje, cały łańcuch jest zanurzony, gotuję po prostu ten olej do temperatury 80-90 stopni. Taką temperaturę utrzymuję tego oleju, aby on po prostu był bardzo rzadki, aby wszędzie ten olej wszedł sobie między ogniwa i je wypełnił. A jak to rozpoznać, iż wszedł wszystkie ogniwa i je wypełnił? Bardzo prosto. Olej podczas gotowania będzie Wam bąbelkował. Te narzyki powietrza będą się wydostawać, ponieważ będzie się dostawać między właśnie te rolki, ogniwa i tak dalej, i tak dalej. I gdy już przestanie puszczać powietrze taki olej, bąbelkować, wyłączam kuchenkę, zostawiam ten łańcuch, aż olej stężeje, będzie gęsty, będzie zimny. Wtedy taki łańcuch wyciągam. Dokładnie wycieram wszystkie ogniwa szmatką, ręcznikami, żeby łańcuch na zewnątrz był suchy, bo to jest ważne. Wtedy nie będzie lepił się do niego piach, brud i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mogę taki łańcuch zakładać na pojazd i cieszyć się eksploatacją. Oczywiście ten olej po czasie będzie się rozbryzgiwać po zębatkach, po kole i tak dalej. Aczkolwiek mam spokój gdzieś tak na 300-400 km. I ponownie po tych 300-400 km taki olej płucze, gdy jest brudny łańcuch. Gdy nie jest brudny, po prostu go wycieram i znów gotuję. I tak właśnie przedłużam żywotność takiego łańcucha. A gdy sobie łańcuch weźmiecie w ten sposób, będzie lekko zwisał i dajmy na to, jedno ogniwo będzie zatarte i będzie tak zwisać w ten sposób, to taki łańcuch jest zatarty między tymi stworzniami, między tym stworzniem a stworzniem ogniw wewnętrznych, bądź po prostu tam jest brud i to również wtedy mogło się przyczyć. Cały łańcuch powinien swobodnie nam chodzić, nie powinien odstawać od zębatki, gdy taki łańcuch tutaj ciągniemy, nie powinien on w ogóle się dać odciągnąć od takiej zębatki. No i w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Warto tutaj wspomnieć, iż gotowanie w wosku, co bardzo dużo osób robi, gotuje taki łańcuch w wosku po szejkowaniu, później ten wosk wyciera i tak dalej, i tak dalej, nie sprawdza się na drodze. Ja już coś takiego robiłem, gotowałem łańcuch w wosku i po 50 km zaczął ten łańcuch mi po prostu odstawać od zębatki, a gotowałem łańcuch w wosku bardzo długo. I ten wosk po prostu wszędzie był rozbryzgiwany i podczas trasy on zaczął się topić z ogniw zewnętrznych. A sprayem, jeśli sobie taki łańcuch smarujecie, ponieważ są spraye, są lubrykanty, moim zdaniem jest to metoda nieefektywna, gdyż większość tego właśnie sprayu będziecie ścierać i on co prawda nie wejdzie Wam w wszystkie fragmenty. Oczywiście pod tą rolkę bardzo łatwo wejdzie tutaj i tutaj będziecie mieli to posmarowane, ale co z tego, jeśli między stworzniem płytek zewnętrznych a stworzniem płytek wewnętrznych ten lubrykant już się tak bardzo nie dostanie, no i wtedy będziecie się to zacierać. Także w dzisiejszym odcinku to tyle, co chciałem Wam powiedzieć na temat łańcucha 428H bezoringowego. Gdy macie łańcuch o-ringowy, sprawa jest prosta. Musicie dbać jedynie o o-ringi, wtedy spray jest bardzo dobrą sprawą. Namaczać te o-ringi sprayem, przecierać i wtedy nie obchodzi Was, czy w środku jest smar, ponieważ po to są o-ringi, żeby ten smar w środku fabryczny nie wypływał. Także na razie.